Szanowni Państwo, otwieram 46. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sokółce. Witam Panią Burmistrz, witam Pana Burmistrza, witam Panią Mecenas, witam Panie i Panów Radnych, witam sołtysów, witam lokalne media i zaproszonych gości. Przejdźmy. Na podstawie listy obecności oraz stanu faktycznego stwierdzam, iż na sali obrad znajduje się 19 radnych. W związku z tym dzisiejsze obrady będą prawomocne. Przejdźmy do punktu drugiego porządku obrad, mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok. Projekt uchwały otrzymaliście, Szanowni Państwo, drogą elektroniczną. Jeżeli są jakieś pytania, otwieram dyskusję. Komisja. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Finansów. Proszę wiceprzewodniczącego o wyrażenie opinii. Komisja Finansów w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę radny Czapłowicz. Bez mikrofonu. Szanowni Państwo, ja tylko się zastanawiam głęboko nad tym, jak to się stało, że przed sesją budżetową, na sesji budżetowej ciągle było takie ogólne hasło: zmniejszamy deficyt. Za wszelką cenę musimy nanieść zmiany, nanieść poprawki, albowiem musimy zmniejszyć deficyt. I nagle się okazało, że deficyt żeście zwiększyli Państwo, a dodatkowo przekroczyliście, przede wszystkim przewodniczący Rady przekroczył swoje kompetencje. Nie dziwi, mnie to na przykład nie dziwi, ponieważ to przekroczenie kompetencji przez Pana Przewodniczącego nastąpił nie raz pierwszy. Ja na to mam odpowiedzi wojewody. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, Radny Radzi. Wzywam Państwa do ustawy o samorządzie gminnym. Tam są właśnie kompetencje Rady Gminy odnośnie zaciągania długoterminowych pożyczek, kredytów, innych zobowiązań wynikających. To są kompetencje Rady. Gwarantuję Państwu, że za tydzień na pewno tutaj ten deficyt wskażemy, jak go zmniejszyć i przygotujemy kompleksowo z uwagi na to, że widzimy taką potrzebę i na pewno w ramach oszczędności ten milion złotych, co zaoszczędziliśmy na wydatkach, między innymi na Urzędzie Miejskim. Myślę, że to będzie naprawdę rozsądny i rzeczywisty budżet dla mieszkańców gminy Sokółka. Dziękuję. Proszę, radny Panasik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Po raz kolejny radny myli się i myli pojęcia. Myli pojęcia, bo już mówię, kilka razy się pomylił, teraz znowu się myli. Więc nie słuchajmy takich rzeczy. Jeżeli jest deficyt duży, to Rada zrobiła deficyt duży. Rada przekazała 1,5 miliona dla starostwa. Pani burmistrz prosiła, żeby tego nie robić. Nie wchodzić w kompetencje pani burmistrz, ale Rada zrobiła swoje. Więc nie mówmy jakichś głupot, że to my zrobimy, czy coś takiego. Pomyliła się Rada. Tylko tyle. Dziękuję. Szansa Rada się nie pomyliła. Tutaj, Panie Rady, nikt z niczym się nie pomylił. Środki zostały przekazane dla powiatu na pozyskanie finansów zewnętrznych, czyli tak zwanych, można powiedzieć, darmowych. I to nie jest jakaś pomyłka. Deficyt, zwiększenie deficytu wynikło z tego, iż wyszliśmy z dobrą wolą, inicjatywą, aby nie wyrzucać wzajemnych inwestycji, tylko zapisać kilka kolejnych i w przeciągu roku zobaczymy, która będzie bardziej zasadna i ją w szybszym, nie wiem, terminie, tempie dofinansować i realizować. Wskazujemy inne źródło finansowania. I z tego tytułu wynikają te zwiększenie deficytu
budżetu na rok 2017. A dwa co do wypowiedzi pana radnego, pana Siuka, to pan Panasiuk wielokrotnie się mylił, co również zostało wykazane. I wprowadzanie opinii publicznej w błąd, celowe, moim zdaniem, nie zwierciedla stanu faktycznego. Chciałem podkreślić, że Rada Miejska nie przekazuje środków, tylko wspólnie realizuje inwestycje. Również dla naszej gminy Sokółka. Przecież, proszę państwa, tych pieniędzy Rada nie dała na remont budynku starostwa, tylko daliśmy na wspólne inwestycje w gminie Sokółka. I takie celowe wprowadzanie w błąd opinii publicznej, moim zdaniem, nie przekłada się na realizację ewentualnie wizerunku całej Rady. Dziękuję. Proszę o wystąpienie. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Pani Goście, ja chciałbym tutaj pewne rzeczy wyjaśnić. Pan Przewodniczący wie, tak samo jak ja wiem i na pewno ludzie, którzy są w poprzedniej kadencji, że wszelkie zobowiązania kredytowe deficytu muszą być wyrażone zgodą burmistrza. Żaden u nas deficyt nie przejdzie bez zgody burmistrza, tak żebyście wiedzieli. I radni nowej kadencji, Pani Mary. Że może pan sobie zatwierdzać, co chce, natomiast zgoda burmistrza obligatoryjna do wypełnienia jakby tego deficytu. Tak, następnie tylko chciałbym tutaj, panie przewodniczący, jakby usłyszeć od pana, ewentualnie tutaj od kogoś z radą. Zakładamy, że ten budżet przejdzie w takim kształcie, jaki jest teraz zaproponowany przez państwa, z tymi drobnymi, na Komisji Finansów wytłumaczyliśmy sobie te poprawki odnośnie, skąd one się wzięły. Tylko ja mam takie pytanie. Tylko proszę nie mówić dla mnie, że życie jest dynamiczne. Jeżeli będzie potrzeba, jeszcze raz podkreślam, jeżeli będzie taka potrzeba, zwiększenie deficytu jeszcze o 1 000 000 zł, a ja podejrzewam, że te inwestycje, które myśmy mamy teraz obecnie w planie, one no, są, jak wiemy sami, jak my uchwalamy, że one są troszeczkę niedowartościowane. I na dzień dzisiejszy, proszę tylko powiedzieć mi, skąd weźmiemy kolejne, przypuśćmy 500 tysięcy, milion, na realizację tych zadań, które już są w naszym budżecie i które są zaproponowane. Bo lada dzień zakładamy, jak państwo tutaj, pan Marek Radziej również wnosił, żeby jak najszybciej ogłaszać przetargi i realizować się. No dobrze, ale co będzie, jeżeli właśnie zostanie ten budżet przekroczony kolejny raz? Tylko mówię, proszę nie mówić, że jest życie dynamiczne i znajdziemy pieniądze. Wyrzucimy inwestycje, no prosta. Na dzień dzisiejszy przyjmujemy uchwałę budżetową, znaczy zmianę do uchwały budżetowej, żeby była zgodna z obowiązującym prawem. Ja to rozumiem. Możliwości finansowe gminy są jeszcze niewyczerpane. To nie jest ta kwota deficytu kwotą graniczną, więc nie wiem skąd te obawy. Znaczy wie pan, no właśnie tutaj co przepraszam, radna Czaplejewicz mówiła. No jeżeli mamy zamiar, to co ja pytam kiedyś na sesji pana, ograniczać deficyt, a wiem, że ja również byłem w poprzedniej kadencji, wtedy mieliśmy deficyt rzędu 6, 6,5 miliona, 7 milionów maksymalnie, teraz mamy no, 12 milionów. No powiem szczerze, jest to naprawdę przyrost niesamowity. Chwała jest temu, że możemy pozyskać jakieś tam środki zewnętrzne, które tutaj pan przewodniczący mówi również o starostwie. Tylko mówię, boję się, jeszcze raz podkreślam, że pewne inwestycje są przewartościowane i nie do końca przemyślane. Tutaj rozmawialiśmy na temat na Komisji Finansów o tym, ale tutaj jak pan prosił, żeby nie poruszał tego tematu, więc nie poruszał. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam, szanowni państwo, dyskusję. Przejdźmy do głosowania. Moment. Naprawdę? Burmistrz pytaliście. Naprawdę? Znowu chcecie zrobić taki błąd? A panią burmistrz popytaliście, czy wyraża zgodę? Proszę, nie podzieliłem głosu. Przepraszam. Ale panie burmistrz, adwokatem. Pytanie, czy pani burmistrz wyraża zgodę na zwiększenie deficytu do kwoty 12 579 896 zł? Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, znaleźliśmy się w sytuacji niecodziennej, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa nawet, no, że tak powiem, nie jest w stanie do końca odpowiedzieć, czy to, co teraz robimy, nawet naprawiając, bo próbujemy poprawić poprzez uchwałę państwa, jest zgodna z przepisami, jak się później będzie zachowywać w praktyce. Jeszcze takiego przypadku nie było w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, żeby radni bez pytania burmistrza przekroczyli deficyt. Natomiast ja powiem jedno, dla dobra społeczności, dla dobra wszystkich mieszkańców i dla dobra tych inwestycji, jak najbardziej wyrażam zgodę
jeżeli oczywiście państwo nie będą nic, że tak powiem, zmieniać, bo praktyka troszeczkę nauczyła mnie ostrożności. Natomiast wyrażam zgodę na zwiększenie deficytu przez państwa o ponad 500 tysięcy, tą końcówką, 500 tysięcy chyba 13, tak? Tak, to jest 13 tysięcy. Dziękuję. Dziękujemy. Panie burmistrz, to nie jest odosobniona sytuacja. Takich sytuacji w Polsce, w gminach jest wiele. Tylko że w regionalnej... W województwie podlaskim, w regionalnej izbie rachunkowej do tej pory taka sytuacja nie wystąpiła. Województwo i mam taką prośbę na przyszłość, Szanowna Rado, jeżeli trzeba, nikomu nie zrobiłam deficytu, nawet, że tak powiem, moim wielkim oponentom, jeżeli trzeba było zwiększać, jeżeli były takie możliwości, to zwiększałam. Więc mam taką prośbę na przyszłość po prostu, jeżeli nie ma innej formy zwiększenia środków finansowych na daną inwestycję, to jak najbardziej będę wyrażać zgodę na zwiększenie deficytu, jeżeli oczywiście wspólnie dojdziemy do porozumienia. Dziękuję. Tylko dyskusję zamykam. Przejdźmy do głosowania. W ciągu roku można zmniejszyć. Przejdźmy do pani Asi. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 19 radnych, z czego 14 było za, 2 osoby przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok został powzięty. Przejdźmy do kolejnego tematu, mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022. Projekt uchwały otrzymali się drogą elektroniczną. Proszę wiceprzewodniczącego Komisji Finansów o wyrażenie opinii. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2021. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę Radny Pożyk. Odnośnie obu uchwał ostatnio uczestniczyłem w zajęciach z finansów lokalnych i była dyskusja na temat budżetów w ramach zajęć. Pani profesor, z którą miałem zajęcia, czyli profesor Salachna, członek Regionalnej Izby Obrachunkowej też, mówiła, abyśmy tak dla własnego bezpieczeństwa zmienili załącznik inwestycyjny, w którym nie ma konieczności pokazywania wartości kosztorysowej projektu. No i dla naszego dobra, aby nie sugerować właśnie też wykonawcom. Ustawa tego nie determinuje, jest możliwość tego wpisania w wieloletnią prognozę finansową, która jest mniej dostępna i mniej, powiedzmy, czytana przez potencjalnych wykonawców inwestycji. To jest tylko taka moja uwaga odnośnie tych obu punktów. Proszę, panie burmistrz. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie radny. Nie jestem pewna odnośnie tej interpretacji, ponieważ co organ, to jest inna interpretacja. Jeżeli chodzi o panią Salachnę, profesor, bardzo jej ocenię, bo była moim wykładowcą i jest w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, rozumiem. Natomiast my te wszystkie plany, jak również projekt uchwały, czy budżetowej, czy też wieloletni plan finansowy, przekazujemy do Regionalnej Izby Obrachunkowej i tam dostajemy wytyczne, jak to ma się odbywać. W sytuacji usunięcia mogą po prostu zwrócić nam uwagę, że trzeba dodatkowo wstawić te punkty. My mamy swoją kolegiankę, która jest w Łomży i która jest niezawisła, więc zawsze z nią konsultujemy wszelkiego rodzaju akty finansowe gminy.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze proszę. Taka dowodem, oprócz tego, że można by było usunąć to, pani profesor mówiła, że nie ma obowiązku zamieszczania załącznika finansowego, załącznika inwestycyjnego. Można to rozpisać po paragrafach. Nie ma tu dzisiaj pani skarbnik, ale ja jej to zasugeruję. Tylko ten... To pani skarbnik może uzgodnić. Oczywiście, został podany przez to ad vocem. Panie radny, jak najbardziej, natomiast jeszcze raz podkreślam, każda gmina ma swojego kolegianta, który nadzoruje, zatwierdza i wtedy na takiej podstawie działamy. Jeżeli będzie taka możliwość, to jak najbardziej będziemy ku temu dążyć. Jeżeli nie, no to nie mamy o czym mówić. No jasne. Pani profesor Salacha w tamtym roku jeszcze pisała nam opinię na temat... Pani profesor Salacha nie jest naszą kolegianką. Dobrze. Ale to jest logiczne, że nie powinna być wiadoma suma, bo inwestorzy umawiają się 2-3 firmy i dlatego gmina w tamtym roku tak wysokie koszty poniosła w przetargach. Moim zdaniem przynajmniej ten 1,2 milion nastąpiła strata w gminie tylko przez tak wysokie przetargi. Proszę, szanowni państwo, zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brał udział 19 radnych, z czego 14 było za, 1 osoba przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022 został powzięty. Szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem tematu porządku obrad 46. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej uważam za zamknięcie. Szanowni państwo, tutaj jeszcze jest taka informacja i prośba. Mam listę wsparcia pogorzelców z ulicy Miejskiej państwa Ostapkiewicz. Jeżeli ktoś z radnych chciałby wspomóc tą rodzinę, proszę, tutaj jest lista i o wpłatę na pomoc tej rodzinie. Jeżeli można, jeszcze bym dodała, jeżeli chodzi o państwa Ostapkiewicz, to każda pomoc rzeczywiście się liczy. Jeżeli państwo mogą, prosimy też o wsparcie. Natomiast żebyście państwo też byli zorientowani, gmina Sokółka, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również ZGKiM, przygotowują w tym momencie lokal zastępczy. Potrzebujemy podłączenia do prądu tylko i mogą ci państwo się wprowadzać. Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej już w tej chwili jest na etapie wypłacania zasiłku celowego do kwoty około 3000 zł. Jest to pierwszy etap pomocy, także każda pomoc się liczy. I również proszę o przynoszenie bądź zaapelowanie do znajomych, do firm, przynoszenie jakichś takich podstawowych rzeczy potrzebnych do życia, typu pościel, ręczniki, czy zostawić proszę w ośrodku pomocy społecznej, czy też w urzędzie. Ja mam taką prośbę, jeśli można. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, iż ta osoba jest mi znana, bo ze mną pracuje, prosiłbym o kontakt właśnie z obcym, ewentualnie z tą osobą, bo ona już dostała bardzo duże rzeczy. Więc, bo nasz zakład też współfinansuje nasi pracownicy, więc tylko tyle. Po prostu, żeby nie powtarzać jakby tych rzeczy, żeby po prostu naprawdę konkretne rzeczy dla niej zaproponować. Ta lista jest zrobiona przeze mnie, akurat tutaj chyba zbieramy na łóżko. Ale ile lat to dziecko ma? 6. Mam takie 6-letnie dziecko. Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje, więc dobrze by było rzeczywiście z nimi. To właśnie mówię. Bo oni stracili wszystko, ubranie, wszystko. No to mówię, to tak na marginesie.